Jeżeli chodzi o siłę hamowania, to ona jest związana z siłą tarcia, która występuje pomiędzy elementami ciernymi w mechanizmach hamulcowych, ale również pomiędzy oponą a nawierzchnią. Aby uzyskać siłę tarcia, która zgodnie z tymi równaniami z mechaniki, z fizyki, jest równa iloczynowi współczynnika tarcia i siły docisku klocków czy też szczęk hamulcowych, niezbędne jest właśnie wytworzenie tej siły, która jest związana z siłą nacisku na pedał hamulca. Czyli naciskamy pedał hamulca, wykorzystujemy tutaj zwykłą dźwignię. To jest przełożenie mechaniczne. Pedał hamulca jest umieszczony na końcu tej dźwigni, natomiast siła przenoszona na tłoczysko i tłok pompy hamulcowej znajduje się na krótszym ramieniu. I teraz stosunek tych długości właśnie ramion daje nam to wzmocnienie. Wzmocnienie mechaniczne przy pomocy dźwigni. Kolejne wzmocnienie uzyskujemy dzięki zastosowaniu prawa Pascala, czyli mamy mały tłok przy pedale hamulca, a duży tłok przy zaciskach hamulcowych. Dokładniej ten mniejszy tłok jest w pompie hamulcowej i zgodnie z prawem Pascala ciśnienie jest proporcjonalne do siły i odwrotnie proporcjonalne do pola powierzchni. Stąd przy małym polu powierzchni tłoka w pompie hamulcowej i określonej sile wytwarzamy tą wymaganą wartość ciśnienia, które przewodami hamulcowymi jest właśnie kierowane do cylinderków w mechanizmach hamulcowych. Ponieważ średnice tłoczków dobiera się zależnie od wymaganej siły docisku, ale są one większe oczywiście niż te średnice tłoczków w pompie hamulcowej. Stąd możemy uzyskiwać poprzez właśnie dobór odpowiedniej powierzchni czynnej tłoczków wartość siły uruchamiającej hamulce. No i tutaj właśnie jest to związane z tą siłą przyczepności kół do nawierzchni, a zatem stosowanie bardzo dużych sił uruchamiających hamulce nie ma sensu, gdyż jesteśmy właśnie ograniczeni tymi siłami przyczepności. Jeszcze, jeśli mnie pamięć nie myli, to w układzie hamulcowym jest rodzaj wspomagania. Pomiędzy pedałem hamulca a pompą hamulcową znajduje się jeszcze urządzenie wspomagające, które działa albo na zasadzie podciśnieniowej, popularnie mówimy o tym serwomechanizmie hamulcowym, który wykorzystując także różnicę ciśnień pomiędzy komorami roboczą i komorą podciśnieniową, daje nam dodatkową siłę wzmacniającą nacisk na tłok w pompie hamulcowej. W takim samochodzie klasycznym osobowym, jakie to są wartości, jakie tam występują ciśnienia, jakie siły ściskające? Jeżeli chodzi o ciśnienia, to w układach hydraulicznych one mogą dochodzić nawet do 160 bar. Natomiast wartości sił już są uzależnione od właśnie tych szczegółów dotyczących rodzaju samochodu, jego masy i właśnie tej niezbędnej siły tarcia, którą w mechanizmach hamulcowych możemy rozwinąć. To jest układ hydrauliczny. Jaka tam jest ciecz? Jest to płyn hamulcowy opracowany na bazie głównie glikolu z szeregiem dodatków, które mają na celu zapewnienie odpowiednich właściwości, zapobieganie oddziaływaniu korozyjnemu płynu na materiały w tym układzie uruchamiania hamulców, czyli metale, uszczelnienia w pompie hamulcowej, w zaciskach pomiędzy tłoczkami a cylinderkiem. No, zwykłej wody nie można by zastosować, bo by zamarzła po pierwsze, a po drugie powodowałaby korozję. Dokładnie, bo tutaj też, jeżeli chodzi o płyny, muszą one charakteryzować się odpowiednią wartością lepkości w zakresie bardzo szerokich temperatur, minus 40 stopni powiedzmy. No i również w przypadku wysokich temperatur chodzi również o jak najwyższą temperaturę wrzenia. Glikol jest cieczą higroskopijną i chłonie wodę. W wyniku tarcia w mechanizmach hamulcowych powstają wysokie temperatury, które także nagrzewają płyn i może dochodzić do parowania tej wody. A zatem takim jednym z podstawowych też parametrów płynu jest temperatura wrzenia. Tarcze hamulcowe są zrobione z metalu. A z czego wykonane są klocki?
z kilkunastu bądź nawet kilkudziesięciu różnych materiałów, między innymi żywice, tlenki żelaza, włókna aramidowe, niekiedy włókna węglowe, także metale w postaci proszków, w postaci także włókien takie jak miedź, brąz, żelazo, grafit, a zatem tych materiałów jest bardzo dużo. Szczegółowo skład materiałów okładzin jest ukrywany przez producentów. Trwają, jak wiemy, lata badań, po których producenci uzyskują pożądane właściwości. Po pierwsze chodzi o uzyskanie możliwie jak najwyższego współczynnika tarcia w szerokim zakresie temperatur, w szczególności też, aby ten współczynnik tarcia nie obniżał się wraz z podnoszeniem temperatury. Poza tym ważna jest też wytrzymałość, odporność na ścieranie, to aby hałas podczas pracy hamulców był jak najmniejszy, żeby nie występowały jakieś piski. I właśnie to też związane jest z tym składem materiału na okładziny cierne. Ale tak jak pan powiedział, to jest zawsze pewien kompromis. Nie możemy zrobić takich hamulców, które nam natychmiast zatrzymają koła. To nie miałoby sensu, bo stracimy przyczepność. Ale są też przecież elektroniczne układy, które nie pozwalają na blokowanie kół właśnie. Koło, jeżeli dochodzi do jego zablokowania, traci możliwość przenoszenia sił bocznych i może występować zjawisko podsterowności lub nadsterowności. W szczególności właśnie nadsterowność, która związana jest z blokowaniem kół tylnych, jest określana jako szczególnie niebezpieczna, gdyż samochód zaczyna obracać się osią tylną, która jest zarzucana wokół środka masy. Wyprowadzenie samochodu z takiej sytuacji jest bardzo trudne, ale jeżeli mówimy już właśnie o układach przeciwblokujących ABS, to działają one na zasadzie podobnej do hamowania pulsacyjnego, a zatem koło jest przyhamowywane i przy określonych wartościach poślizgu pomiędzy kołem a nawierzchnią ta siła hamowania jest obniżana. Ten cykl jest powtarzany nawet do 10 razy na sekundę. To stąd to warczenie, kiedy ABS się uruchamia. Tak, może być właśnie też to odczuwalne na pedale hamulca, bądź można w niektórych układach też usłyszeć pracę elektrozaworów w tak zwanej pompie ABS, czy modulatorze ciśnienia, tak dokładniej by należało powiedzieć. Są jakieś nowe pomysły? Pojawiają się jakieś rozwiązania, które poprawiają jeszcze skuteczność hamowania? Tak, może wspomnieć funkcję tak zwanego asystenta hamowania. To układ, który dodatkowo wspomaga kierowcę, szczególnie takiego mniej doświadczonego, gdy istnieje potrzeba takiego hamowania awaryjnego. Kierowcy niedoświadczeni na początku prawidłowo reagują w tym sensie, że szybko naciskają na pedał hamulca, ale ta siła nacisku na pedał hamulca nie jest odpowiednio duża. Asystent hamowania ma po wykryciu tej sytuacji awaryjnej zwiększyć siłę hamowania już do tych maksymalnych wartości. Układy, które realizują tą funkcję, opierają się na analizie sygnału nacisku na pedał hamulca, czyli ta szybkość nacisku na pedał hamulca, także szybkość narastania ciśnienia w pompie hamulcowej jest takim sygnałem do właśnie zwiększenia wartości ciśnienia, a co za tym idzie również siły hamowania. One mogą być oparte albo o specjalną konstrukcję tych serwomechanizmów wspomagających, które znajdują się przed pompą hamulcową, bądź też może być wykorzystywana pompa układu ABS czy ESP, zwiększająca właśnie ciśnienie do wysokich wartości, dzięki czemu uzyskujemy skrócenie długości drogi hamowania. Natomiast jeszcze jeden taki przykład, który w niektórych samochodach jest stosowany, to tak zwany hamulec brake-by-wire. Kierowca po naciśnięciu na pedał hamulca nie zwiększa ciśnienia w układzie hamulcowym, tak jak to ma w tradycyjnym rozwiązaniu miejsce, natomiast przekazuje sygnał tylko z czujnika nacisku na pedał hamulca do sterownika. W tym układzie ciśnienie jest wytwarzane poprzez pompę i utrzymywane jest w granicach wspomnianych właśnie 160 bar. A zatem układ jest już przygotowany z tym najwyższym ciśnieniem. Poza tym sygnał umożliwia wcześniejsze rozpoczęcie już hamowania z tą dużą siłą.
Nie mamy tutaj tej fazy narastania ciśnienia. Poza tym w tych układach klocki hamulcowe już są zbliżane do tarczy. Jeżeli kierowca zdejmuje stopę z pedału przyspieszenia, to układ niejako przygotowuje się już, że następną fazą może być hamowanie. Ten okres opóźnienia uruchamiania hamulców ulega znaczącemu skróceniu.